I przybył do nas drużba. Tym razem my przedstawiamy drużbę, a nie drużba nas, więc przedstawiamy wam najlepszego drużbę. Nie wypieraj się tego. Najgrubszego bym powiedział, wiesz, kurczę. Najgrubszego. Widzisz, to od razu lepiej brzmi. Moi inni po dłuższej przerwie Mr. Kulik and zespół Mila dzisiaj będziemy szaleć, będziemy wariować i ogólnie będziemy bawić się obie jak najlepiej. Ja do pierwszej, a oni a my do siódmej. Do siódmej, nie? Do białego rana, jak to się mówi? Nie, może do piątej. I to jest drużba prosto z piwnicy. Piwnicznej. Taki czarny, cornałowca wśród wszystkich drużbów. Tak, i słynne z czego? Ale to będzie dopiero później, wiesz, tak? Jeszcze się nie rozgrzałem odpowiednio. Tak. Liczymy na to, że będzie. To co, jedziemy? Zaczynamy? Już zaczynamy? A jak zaczniesz? Co? Krakowiakiem? Krakowiakiem? No, chyba, że coś zmieniamy dzisiaj. Co? Nie, ty prowadzisz. Tak, to ja, żeby zacząć poleczką. Poleczką? Zaczajmy kapelusz dzisiaj. Nie się ale jadę tam dalej. Zacznijmy tą polką na walca. Dobra. Nie, no, nie. Czego ty mnie wąchę serca skręcisz? Nie rzuć się taki malutki aparcik, bo ja się nie wiem, czy się śmieję. A to później, wiesz? Opowiem wam później, tak, jak będziemy mieli większą taką techniczną przerwę, to wtedy powiem wam taki fajny kawałek z tych nowości. Ale to musicie poczekać, bo nie możemy wam wszystko naraz. Musimy wam dozować to szczęście i radość. Jeszcze dla tych, którzy nie znają talentu Tomka, a ma talent ukryty muzyczny, tak. Tomek gra na kontrabasie w kapeli. Bratowie z Piwnicznej Zdrój. Bratowie z Piwnicznej Zdrój, więc... I na skrzypcach. I na skrzypcach właśnie, jeszcze tak? Zapomniałem jeszcze na skrzypcach, a Tomek gra. A czasami mojej drogiej, kochanej żonie, którą pozdrawiam, gram na mezach. Ale to, żeż pomijając. A żona jak ma na imię? Kinia. No to my z zespołem też pozdrawiamy Kingę. Pozdrowienia. No, to super. No to co, no to jedziemy, nie? Bo Rosu już niedaleko. Czekamy na Rosu, jedziemy na Rosu. Ja też taki głodny, ja odpowiedziałem na tyle. To co, idziemy? Idziemy. Tak? Pani, zwarci, gotowi, cykamy. Cykamy. Tak. Nie? Iwonka, chodź, idziemy grać. Ty już nie nagrywaj teraz. Chodź, gra. Gramy!
wam źle wypadało. Pani, nowe życie to sztuka,
przede wszystkim szuka dopasowania się, znalezienia odrobiny siebie w tej drugiej osobie. Ja wam tego życzę i myślę, że wszyscy goście. A żeby mu pokazać na przykładzie, jak najlepiej się dopasować, to tak jak drużba w gości na początku wesela, bo my też musimy moim nimi współgrać. To jest teraz, kochani, konkretnie i głośno. Gorące brawa, panie Mary! Pamiętaj, pierwszy danie działa jeszcze na szybciutko, życzę 5 najlepszej zabawy, najlepszej gości, najlepszej obsługi, najlepszej kapeli i najgrubszego drużby. To ja widzę, kochani, że ta dzisiejsza zabawa, to dzisiejsze nasze przyjęcie weselne jest skazane na sukces. Kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego. I jesteśmy już po pierwszej serii. Mamy teraz chwileczkę przerwy, możemy sobie odpocząć. A tutaj w tle widzicie Emilka przez telefon. Drugi komórkowiec siedzi tam za klawiszami, a już skończył rozmowę. Idziemy do reszty. Ciekawe, czy też się bawią telefonami. Tak jak mówiłam, komórkowcy nawet. Drużba się bawi telefonem. Bo jest przerwa, to się wszyscy bawią. Zobaczyć, ile oni się bawią. Ale komórkowcy wszyscy. No bo szybciej tam, prawda? To takie fajne sprawy, to dobra. Nie, nie, nikt się nie bawi. Jest się nie bawi. To moją urodę, ale nie wiem, miły, czy ty będziesz chciał. Bo moja uroda, mo czerwone licka, łocka poczerniałe, usta jak miód, że kocham cię, bo ludzie wiedzą, a jak nie wiesz. Chłopce, to ci powiedzą, pomyśl miły, co ja ci chcę dać. Łopą ci syćko, bo co najlepsze. Dałabym ci dała to moje serduszko, ale nie wiem, miły, czy ty będziesz chciał. Bo moje serduszko twej miłości pragnie i czeka na ciebie, wieje czy garnie. Chcę kocham cię, to ludzie wiedzą, a jak nie wiesz, chłopce, to ci powiedzą. Pomyśl miły, co ja ci chcę dać. Łapą ci syćko, to co najlepsze ma. Ja będę twoją, to ci łotą chłopce, co najdroższe mą. Mój zielony wionek, boś mi życie zmienił,
pokoj mnie przed światem, a nie tak skrycie. Że to kopcze, to ludzie wiedzą, a jak nie wiedz, chłopce, to ci powiedzą. Jak widać, skoro są 2,5 bębna w kupie, to znaczy, że jest godzina 22.30. Idziemy na tradycyjną ludową wesołą biesiadę. No, nic się skończy, to zjedziesz. Oj, kochani, pójdźcie z nami! Gdzieście skupiały do resty? Czyż wy macie 85 lat? Dziadek ma 90. Czyż w waszym wieku to grozi śmiercią albo trwałym kalectwem? A babka się oburzyła i mówiła: panie doktorze, ile lat już z dziadkiem leczycie?
Co najmniej z 25. Czy my się mówią, jakie te seksualne sprawy kiedy wtrącali? Będą goniły. To co wy się mam w pierwszy raz? Ja się was nie pytam o pozwolenie i o możliwości. My już jesteśmy z dziadkiem w takim wieku, że możemy zaryzykować. Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie trudno, nie? Doktor z nami patrzył, przepisał go do babka i mówił, was dwie tabletki, jedna dla was, druga dla dziadka. Pamiętajcie, dla was, dla dziadka, żebyście sobie cholera nie pomyliły. Nie, nie, ja sobie szła do ochoty, to sobie radę powtarzała. I nie babka, nie? To dla mnie, to dla dziadka, to dla mnie, to dla dziadka, to dla dziadka i dla mnie, i dla mnie, i dla dziadka. Zanim przysła, to już sama nie wiedziała, że co miała, nie? Ale jak dodają na dwoje, babka wróżyła, pozażywali, czekali. Po godzinie babka go do... aha, taśnie do doktora wracać. Cię pierwsze co jak nie wpadła do gabinetu, to od razu go do panie doktorze, nie wiem skąd wy to bierzecie, gdzie wy to zamawiacie, ale macie lewe tabletki. Dlaczego babciu? Bo lewą tu przykuć tykałem. A doktor mówi, dlaczego? Bo mi po godzinie całą prawą nogę wyśtygniło. A doktor już tu, co się stało, go do babka błagnowoz. Babka błagnowoz na litość. A co z dziadkiem? A ja nie wiem, ja się z nim nie dogadam. No to babka błagnowoz, jak to się z dziadkiem nie dogada się? A już normalnie, no do tej pory mi jest celarni drgaj. Polega ci niezwykle na przyszłość, żebyś miał łatwiej. Pamiętaj, babę w małżeństwie trzeba zaskakiwać. Żeby się nie nudziła. Ja ci powiem przykład swój z tamtego tygodnia. Semestr się zaczął, wszystkie szkółki ludowe. Wszyscy się spotykamy mi się po tych wakacjach. Każdy spragniony towarzystwa. Jeden dzień z chłopami. Drugi dzień z chłopami. W piątek już wracam, baba przygotowana. I co? Kochanie, co? A nie pamiętam, ja ci wczoraj obiecałem, że dzisiaj wrócę trzeźwy. Ona mówi, pamiętam, pamiętam. Niespodzianka. Panie Jarek, wrócaj się, coś jeszcze zaśpiewamy. Pobudka, pobudka, wstajemy składać sprzęt. To już jest koniec. Wstajemy. Pobudka. Ej, wstawaj, marsza musimy grać. Szybko, szybko. Musimy marsza grać. I teraz czeka nas najgorsza rzecz, czyli składanie sprzętu nad ranem. Chyba żaden zespół tego nie lubi. Niektórzy z nas już przebrani w wersję roboczą, a niektórzy jeszcze odświętnie. Właśnie skutki nad ranem. Niektórzy jeszcze chcą. Niech tu spać, grasa je bydło. Niech tu spać, cały sens. Szybko. Nie tak szybko. Nie ma już do wejścia.